Panie redaktorze, jak często udziela pan wywiadów? Staram się rzadko, ale to też musi być jakiś powód. No, nie, to nie jest też tak, że stoi kolejka chętnych do rozmowy, a ja tylko przebieram mówić się i ty, jutro ty. Nie, no ja lubię rozmawiać, jak jest o czym. Okej. Okay. Mam nadzieję, że będzie o czym. To pytanie z tego powodu, że to tak naprawdę pan rozmawia, bo pan robi te wywiady. Taka robota. Więc trochę jestem... czuję się trochę jak na egzaminie. Ale... Po tej drugiej stronie zawsze jest trudniej. Ja też się czuję tak, że ja chciałbym mówić, coś robić, ale pilnuję się. Obiecuję, że nie będę przerywał. Nie, to nie o to chodzi. Bardzo dobrze, niech pan przerywa, bo pan lubi mówić, ja też lubię mówić, więc będziemy musieli prawdopodobnie się zmontować. Panie Jarosławie, czy do każdego wywiadu pan się przygotowuje? Tak, staram się przygotowywać do każdego, chociaż bywają takie programy, kiedy w ciągu 4 godzin mam, nie wiem, 16 rozmówców, bo tak się zdarza, bo to jest program specjalny i ja nie jestem w stanie się przygotować do wszystkiego tak, żeby to było 100% czy więcej, więc bazuję na wiedzy, którą mam, bo żyję non-stop w strumieniu informacji, więc staram się wyciągać z nich wnioski, zostawiać te, które są nieistotne i tak dalej, a później tak naprawdę umieć pytać i umieć słuchać, tak, bo to się do tego sprowadza. Pytanie wynika z ciekawości. Jak jesteś czegoś ciekawy, no to za cholerę ci nie wyjdzie. Są takie tematy, które kompletnie mi nie leżą i ja nawet nie jestem ich czasem ciekawy i ja to słyszę i czuję w pierwszych sekundach rozmowy, ale widzę, to nie obchodzi, że mnie to nie obchodzi, więc ja muszę się do tego choćby z głową, jak nie sercem, przygotować. No. Dzisiaj też myśląc o tej naszej rozmowie, myślałem sobie, o czym ja mogę rozmawiać z panem Kuźniarem? No właśnie. Przecież jest to... Wiosna przyszła. My nie jesteśmy magazynem lifestyle'owym. W związku z tym... Życie to lifestyle dzisiaj, no więc to tam... W sumie tak. I w sumie też szukamy takich tematów i znaleźliśmy powód. Powodem jest po pierwsze to, że jest pan laureatem. No więc właśnie, zrobiliście takie zamieszanie, że hej. Naprawdę? 50 miejsc, pan mi daje 15, mimo że ja tam dopiero zaczynam. Ale to, nie, ja sobie tam po prostu jakoś powolutku dziergam swoje, ale to jest fajne, bo to jest niesamowite, że ileś osób się odezwało konkretnie w tej sprawie, jakby zapominając o całej mojej redakcyjnej pracy, tylko jakby odnosząc się do tego wyróżnienia, więc to jest fajne, że jakby jestem postrzegany też nie tylko jako facet, który robi swoje w telewizji, ale też taki, który zainwestowane te pieniądze zarobione w telewizji w coś tam próbuje inwestować. Nie wiem jeszcze z jakim skutkiem, no ale oby. To jest bardzo młody biznes, prawda? No on ma, to jest taki biznes, którego trzeba się uczyć pewnie zawsze, bo on opiera się na ludziach i na współpracy, więc ja się go tak od 3 lat uczę. Natomiast to jest co wyprawa, to właściwie co wyprawa. Co dzień przygotowania do wyprawy to jest zupełnie inne doświadczenie. Nie wiem, ostatnio mam problem z kurierami na przykład. Nigdy w życiu nie sądziłem, że będę ich potrzebował, teraz ich potrzebuję, natomiast to jest taki świat, którego nie ogarniam. Sprawy biurowe, organizacyjne, ustawianie strony internetowej, budowanie pozycji w internecie, SEO, kosmiczne jakieś opisy, deskrypcje, nie wiem, ale wybieranie ludzi, którzy muszą mi w tym pomóc, rozmowa z nimi i słuchanie, uczenie się tego wszystkiego, to jest nowy świat. No. A kiedy pan na to ma czas? Prawie nie śpi. Pan mnie pytał, kiedy ja się kładę spać, więc no, wczoraj rzeczywiście o 12:30 i to jest taki groźny moment, że ja zrobiłem to raz, nagle się okazało, że okej, 12:30, 4:30, że to się udaje, znaczy, więc dlaczego się kłaść wcześniej, skoro można pół godziny dla mnie to jest dużo, dużo rzeczy, bo ja mam taki deadline mniej więcej o godzinie 15:30, muszę z miasta się zbierać z biura i jechać w stronę przedszkola córki, więc jak wyjadę za późno, to mi jej szkoda w tym przedszkolu i tak dalej, więc ja muszę pewne rzeczy zrobić do, później jak już ją odbieram, to pewne rzeczy mogę zacząć robić dopiero jak Zośka śpi, więc tego czasu jest mało i nie wiem, wczoraj spędziłem w biurze, mimo że była niedziela, 7 godzin od 11 do 18, bo było tyle rzeczy do nadrobienia. Więc biznes jest młody, ale właściwie jego się uczysz cały czas. A jak się zaczęło? Skąd pomysł? Zaczęło się tak, że nie wiem, zarobiłem pieniądze pracując przy X-Faktorze i pomyślałem sobie, że kurczę, no dobrze. Mam lat 30 tam wtedy powiedzmy 5, ale za chwilę będę miał 40, za chwilę nie wiem jak będą wyglądały media, za chwilę się okaże, że telewizja powie, mamy jakiś inny pomysł, cokolwiek takiego, co można by, że trzeba o siebie zacząć dbać, robić coś innego, więc odezwałem się na uczelnię, związałem się ze SWPS-em, bo się oni zdziwili, że ja chcę, więc powiedzieli, nie ma sprawy. I tak jakoś zaczęła się moja też w cudzysłowie kariera naukowa. Co jakby dzielenie się. SWPS?
Ja napisałem do nich maila, że jestem dziennikarzem i że na moich studiach dziennikarskich brakowało mi bardzo praktyki. Jestem praktykiem. Może potrzebujecie praktyka na swojej uczelni? No tak, ale nie sądziliśmy, że pan chce. No i tak się związaliśmy z Poznaniem, później z Warszawą, z Wrocławiem. Jestem tam od tego, żeby praktycznie ludzi nauczyć telewizji i mediów w ogóle, bo ja byłem w każdej możliwej redakcji, więc to jest ta podstawa, plus szeroko pojęte social media, bo też jakoś tam staram się ten świat ogarniać. No i zainwestowałem w licencję biura podróży, która kosztowała jakieś parę tysięcy złotych. Przedłużałem. Uczyłem się, wysyłałem małe grupy ludzi, albo parę, albo jedną osobę, albo doradzałem i tak dalej. Patrząc, jak to się zmienia, patrząc, jak to ewoluuje, głównie na rynku brytyjskim, bo tam takich startupów podróżniczych, biur takich bardzo butikowych jest dużo, a u nas wcale prawie. Więc ja się tego uczyłem do momentu, aż uznałem, że na tyle to ogarnęliśmy, że warto też do organizacji dołączyć fajną treść podróżniczą, która w Polsce jest w sieci bardzo rozproszona, chciałbym, żeby była się skupiała w jednym miejscu. No i poszło. A czy te doświadczenia z kariery dziennikarskiej pomogły panu w rozkręceniu biznesu? Nie rozpoznawam. Aha, ale... w rozkręceniu. Myślę, że są takie sytuacje, jak zakładasz, nie wiem, spółkę, a musiałem przejść tę drogę z działalności gospodarczej do spółki, jak współpracujesz z różnymi ludźmi w różnych urzędach, że ludzie reagują trochę czasem na mnie. Co tu kręcą? Co tu się dzieje? Jest jakiś, jakaś afera u nas? I że oni nie wiedzą, że ja przyszedłem, nie wiem, muszę stanąć w urzędzie po coś, nie? Dobra, ale jest takie mega podejrzenie, że coś ten facet przyszedł tu węszyć. Więc na pewno mi to gdzieś ułatwiało życie, bo nie wiem, ktoś mi pomógł, ktoś coś przyspieszył, ktoś po prostu spojrzał na to przychylnie i tak dalej. Natomiast to nie jest tak, że staję, a tu się nagle otwierają drzwi i ja pędzę. Bo ja teraz, szukając takiej przestrzeni na stronie serwisu GoForward.com, muszę wejść w rolę, no już o swoich biurowych obowiązkach opowiadałem, ale wejść w rolę też takiego handlowca. Nie mam handlowca jeszcze w firmie, bo na razie nie widzę potrzeby, ale nie wykluczam tego w przyszłości, że ja muszę pojechać i powiedzieć komuś, dobrze, tam ja w telewizji to co innego, tutaj mam taki biznes. Uważam, że jest takie pole do współpracy, żebyśmy zrobili coś wspólnie. I muszę zrobić prezentację, muszę się zareklamować i później czekać z reakcją. Zwykle w telewizji masz reakcję zero-jedynkową, obejrzane, fajnie, obejrzało się, dobrze, znaczy było ok. A tutaj zrobiłeś, tydzień nie ma odpowiedzi, drugi tydzień nie ma odpowiedzi i nie wiesz, czy już reagować znowu, czy może jeszcze potrzebują czasu na przetrawienie. Więc to są dla mnie fajne wyzwania i to wcale nie jest ułatwiające. Ja pytam o te doświadczenia i możliwość przeniesienia doświadczeń z bycia dziennikarzem. Pan stosuje właśnie takie techniki marketingowe? Ja wykładam na SWPS-ie markę osobistą dziennikarza i to jest trochę to, że ja sobie uświadomiłem, ale ta reakcja, o której pan mówi, nie, nigdy w życiu, jest bardzo częsta, jak mówię studentom, żeby oni znaleźli w sobie coś, co warto by było zareklamować. A to dlaczego mam się reklamować, proszę pana? No masz, znaczy nie musisz, no ale to wtedy nie pojedziesz specjalnie daleko, że każdy z nas, nasze nazwisko, imię i nazwisko to jest marka. Jak ja dostaję czasem maile od studentów, którzy się nazywają Kamyczek 67, ja mówię, stary, jak chcesz być dziennikarzem, nie możesz mi wysyłać maila z maila Kamyczek 67. Albo masz imię i nazwisko, nie wstydzisz się tego, rozmawiamy poważnie i ty wychodzisz na świat i pokazujesz, to jest mój brand, moja marka, ale ty musisz tego pilnować od początku do końca. Ty jak piszesz coś publicznie, ty musisz pamiętać, że to jest nie czytane tylko przez twoją matkę, twoją dziewczynę, tylko przez wszystkich. Albo od początku, nawet tu, jak macie te 20 lat na tej uczelni, zaczynacie myśleć o tym, że właśnie jesteście imieniem i nazwiskiem, zakładacie swoje profile z imienia i nazwiska, działacie zawodowo, oddzielacie prywatność od spraw zawodowych i służbowych i pozwalacie się sobie zbudować, to wtedy to ma sens, tak? Bo nawet jeżeli będziecie pracowali w jakiejś dużej organizacji, to zawsze będziecie imieniem i nazwiskiem. I ta organizacja... W telewizji proszę zobaczyć, jak to działa, tak? Oglądam CNN, bo jest Quest. Oglądam CNN, bo tam jest Amanpour. Oglądam CNN, bo tam jest Anderson Cooper, tak? I to powoli w Polsce gdzieś, mam wrażenie, też zaczyna funkcjonować i tu masz brand stacji, tu masz nazwisko dziennikarza, no. Na pewno tak. I to tak musi działać i tak samo jest tutaj, więc mi w tym sensie to pomogło, że ja sobie zdaję sprawę, że ja jak znajduję dużo treści podróżniczych, ale nie wszystkie komunikuję marką GoForward.com, bo nie wszystko się nadaje. Pewne rzeczy są, nie wiem, reklamowanie tanich podróży gdzieś tam, to nie o to chodzi. Wiadomo, że możesz sobie znaleźć bilet tak, który będzie tani i będziesz latał dookoła świata, tylko że to jest fajne indywidualnie. A ponieważ ja mówię o biznesie i mówię o podróżowaniu w fajnej, małej grupie, muszę komunikować to trochę inaczej. I ja się też tego uczę, więc zamiast książek o podróżach, czy obok książek o podróżach, teraz leżą książki też o marketingu, o startupach i tak dalej, i tak dalej. To jest fajne, to jest dla mnie nowy zupełnie świat. Od teraz, jak się pan będzie przedstawiał
sytuacjach, kiedy spotyka pan kogoś, kto pana nie jest? Kurczę, nie wiem. No, ja się coraz milej czuję z tym, żeby komunikować się jako facet, który nie startupowiec bardziej, bo to jest tak, no nie wiem, jak wczoraj siedzę w tym biurze, fajnie się Warszawa zaciemnia i wysyłam zdjęcie z 12 piętra, miejsca, gdzie wynajmuję swoją przestrzeń malutką, że praca w niedzielę uszlachetnia. I reagują ludzie z Business Linka właśnie, bo to w tej organizacji jakoś tam współpracujemy, którzy mówią, to jest typowe dla startupów, pracujesz 7 na 20, na 12, na 365 dni. Zdaję sobie z tego sprawę, więc ja coraz częściej jestem facetem, który ma swój biznes i on musi o niego zadbać, bo to, że udało się przygotować wyprawę na Syberię, wcale nie oznacza, że za chwilę uda się przygotować komplet chętnych do wyjazdu na Islandię i tak dalej. I cały czas musisz gdzieś pilnować tego i sobie, ja myślałem, że to wszystko będzie wolniej działało, ale to działa w tempie takim shinkansenowym prawie, że i ja wiem, że tego nie ma sensu zatrzymywać. Trzeba temu tylko i wyłącznie pomagać i się okazuje, że właśnie nie ma wolnego czasu, który tam był w jakichś ilościach i też w ogóle śladowych, ale teraz to już w ogóle jesteś cały czas pod kontrolą i tak jak ostatnio, to jest też fajne, że dzięki tam różnym wspominkom, że ja coś robię, odzywali się do mnie ludzie, którzy mówią, pracowałem jako CEO tego i tego miejsca przez wiele lat, mając lat 45 musiałem odejść, bo zdrowie nie pozwalało. Chciałbym panu pomóc. I spotykasz się z ludźmi, którzy ci opowiadają, że ich życie polegało na tym, że od godziny 9 do 21 co 10 minut podejmowali decyzje. I że to jest tak naprawdę prowadzenie własnego biznesu. Nie w mojej skali, broń Boże, ale że to jest coś takiego, to jest dopiero trudna robota, nie? Tam siedzenie rano w telewizji. Nie? I dlatego właśnie dziwię się, że pan, mając taką fajną posadę, fajną rozpoznawalność, nagle wchodzi w coś, co, nawiasem mówiąc, też robiłem, właśnie jak rozmawiam z ludźmi, którzy osiągnęli sukces w biznesie, to bardzo często dociekam, a może nawet zawsze, co jest taką receptą na sukces? I wie pan, co wychodzi? No. Ciężka praca. No nie da się inaczej. To znaczy na rynku jest tyle... Niektórym się tylko nie udaje, bo wcześniej umierają. A jeżeli ktoś naprawdę ciężko pracuje, rano wstaje, idzie do pracy, pracuje do wieczora, myślę, że tak, ale po drodze jest jeszcze mnóstwo przypadków, zbiegów okoliczności i tak dalej. To, że nie wiem, ja mógłbym sobie blisko domu gdzieś w południowej części Warszawy wynająć biuro. Jest od cholery miejsc do wynajęcia biura. I co, zamknę się tam sam i będę siedział? Ktoś mówi, słuchaj, jest fajna przestrzeń. Ludzie kiedyś ze SGH-u robili inkubatory przedsiębiorczości, teraz zrobili taką przestrzeń dla startupów. Idź tam, zobacz, jak to działa. 7 dni za free. Idę, siedzę. Tylko to właśnie działa trochę tak, jak opowiadałem panu, że oni wchodzę na coworking, tak wszyscy patrzą na zasadzie, co tu się dzieje. Nic, siadam z komputerem i coś robię. No i związałem się z nimi na dłużej i to, że wchodzisz do przestrzeni, w której co biurko to firma, no bo inaczej się nie da. Każdy ma jakiś pomysł. Ten robi pytaki, tamten ma agencję eventową, tamten ma transmisję online, tamten jeszcze robi jakąś inną rzecz i tak dalej, myślisz sobie, kurczę, fajnie. I mnóstwo młodych ludzi, którzy gdzieś tam ze sobą zaczynają rozmawiać. Ja rozmawialiśmy o tym, tak? Bez wideo współcześnie nie ma żadnego życia, więc pisać o podróżach można, ale chciałbym, dostałem zgodę szefa, żeby móc rozmawiać na żywo, też chciałbym na żywo właśnie taką wersję zrobić niedługo, ale móc rozmawiać z podróżnikami o podróżach, żebym mógł tam wystąpić ja z imienia i nazwiska, z moją gębą. No i potrzebuję do tego sprzętu, który jest drogi, więc wchodzimy w kooperację z ludźmi, którzy już tam sobie działają. Nawzajem się uzupełniamy, pomagamy sobie bezpieniężnie i to jest fajne. Fajne wsparcie między młodymi ludźmi, którzy mają tam po 30 parę lat. Są na początku jakiejś drogi albo im się udaje zdobyć pieniądze z funduszu. I to jest też fajne. Że oni wszyscy myślą bardzo globalnie, marzą o tych, każdy w startupie marzy, żeby przyszedł za chwilę ktoś i kupił za miliony dolarów od niego to coś, ale najpierw to coś trzeba zrobić i fajnie wymyśleć. I to, ta współpraca tych ludzi, ten taki, co chwilę jakieś spotkanie, jakieś szkolenie, jakiś ferment, to jest fajne. No.